Dobry wieczór. Moi drodzy, mam aktualnie przejściowe problemy z kamerą, dlatego dzisiaj bez wizji, samo audio. Proszę, po prostu zamknijcie oczy i posłuchajcie. W sumie nie wiadomo, jak to się stało, ale wśród dużych, błyszczących i pięknych ziarenek zboża było również ziarenko zupełnie małe, czarne, tak małe, że prawie niewidoczne. Rolnik rzucił garść ziaren do przeoranej pługiem ziemi. Ziarenka zboża zajęły miejsca w swoich kołyskach, w dobrej i pachnącej ziemi, ale gdy dostało się tam czarne ziarenko, wśród skip ziemi wybuchł wielki śmiech. Wynoś się stąd, nieużyteczny brzydalu, narzekało wielkie ziarenko zboża. Przepraszam pana, wyszeptało ziarenko, przykro mi. To jest najmniejsze ziarno, jakie kiedykolwiek widziałam, wydzierała się dzika cebula. Trawy rosnące w rowie, stare i lubiące plotki, zaczęły narzekać na nowe ziarna, które obijają się tu i tam i nie potrafią nic zdziałać, a już całkiem wyśmiewały się z tego małego czarnego ziarenka ziarna maku, niewiele większe, ale większe. A owies, już dosyć wysoki, dołożył swoje, mówiąc: chyba zaraz stanę się żółty, jeżeli choć jeden listek z tego malca wyrośnie. Małe czarne ziarenko poczuło się przygnębione z powodu tych pogardliwych głosów, jakie wiatr wielki gaduła wszędzie rozpowiadał. Nie utraciło jednak odwagi. Nie mogło sobie pozwolić, żeby zaprzepaścić swoją szansę. Przecież w końcu wiedziało, że coś potrafi zrobić. Marzyło o tym, że urośnie i stanie się wysokie, że przerośnie nawet trzciny na moczarach. Wkrótce nadeszła bardzo uciążliwa dla ziarenka zima. Inne ziarna, czując, że są na swoim miejscu, żyły spokojnie, grały w karty lub opowiadały zagadki, by jakoś spędzić czas. Małe ziarenko natomiast wysilało się bardzo. Sapało, pociło się, ale wykorzystywało wszystkie swoje siły. Na zewnątrz było zimno, ale to mu nie przeszkadzało. Mała łodyżka otworzyła sobie bez lęku drogę ku niebu. Nadeszło lato. Ludzie wędrowali ścieżką wzdłuż łanu zboża, zatrzymywali się i patrzyli zdziwieni na dużą, silną roślinę górującą nad zbożem. Pewnego pięknego poranka przechodził tam również pewien niezwykły człowiek. Szło z nim kilkunastu uczniów. Opowiadał im o liliach polnych i o ptakach niebieskich. A gdy stanął przed dużą rośliną, zatrzymał się, popatrzył na nią uważnie. Zrobiło się bardzo cicho. Wróble przestały świergotać. A nawet wiatr, który zabawiał się wprowadzaniem w ruch zboża i falowaniem trawy w rowie, całkiem zamilkł. Człowiek wiedział o ogromnym wysiłku małego ziarenka i zapragnął wynagrodzić jego wielką ufność, odwagę i pracowitość. Powiedział więc: jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach. Żyto, które oczekiwało swojej pochwały, prawie że uschło z zazdrości. Malutkie czarne ziarenko przepełniała zaś niepojęta radość. Wydaje mi się, że w tej bajce niewiele trzeba mówić, dlatego że wszystko w niej jest zupełnie jasne. Nawet jeżeli jesteś takim najmniejszym na świecie ziarenkiem, to nic nie szkodzi. Jeśli będziesz takie jak to z tej bajki, jeśli będziesz pracowite, jeśli będziesz się starać zostać dużym drzewem, jeśli będziesz próbować przynosić największe owoce, jakie tylko możesz, Pan zobaczy. Pan spojrzy i Pan będzie wychwalał po całym świecie. Jesteś takim ziarenkiem?